Nee, 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 nee. Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z pierwszym sezonem serialu Andor. Czwarty odcinek za nami, 25% za nami, tak więc będziemy dzisiaj zajmować się kolejnym naszym spotkaniem z Cassianem Andorem w jego, powiedzmy, prequelu do WOTR 1. I na samym początku standardowo tylko przypominam, że dzisiejsza recenzja, jak i każda następna, będzie spoilerowa. Zakładam, że jeżeli oglądacie ten materiał, to albo już widzieliście ten odcinek, albo w pewien sposób nie przeszkadzają Wam spoilery wszelkiej maści. Jeżeli przeszkadza, jeżeli jeszcze tego nie oglądaliście i chcielibyście nie zepsuć sobie zabawy, to najpierw obejrzyjcie odcinek, a potem przejdźcie do, czy wróćcie raczej tutaj do tego mojego podsumowania. Więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszej recenzji i chciałem ją trochę podzielić w pewien sposób na aspekty techniczne, aspekty postaciowe, jak i również aspekty gwiezdnowojenne. I zacznijmy od tego jakościowego, czy też powiedzmy technicznego pod względem takiego wykonania samego tego serialu. I tutaj będę monotematyczny, tutaj się będę powtarzał mocno względem poprzedniej recenzji, czy też poprzedniej premierowych trzech pierwszych odcinków, jest rewelacyjnie. Jest absolutnie zapierająco w dech, jeżeli chodzi o jakość wykonania tego wszystkiego, co tutaj dostaliśmy pod względem zdjęć, pod względem lokacji, doboru charakteryzacji, doboru kostiumów, budowania atmosfery, biorąc pod uwagę, że skaczemy po kilku różnych wątkach. Z jednej strony mamy oczywiście Cassiana i jego nową ekipę rebeliancko-partyzancką w Szkocji, nazwę to Szkocją, ponieważ lokacja wygląda żywcem wyciągnięta z tego kraju. Mamy Imperialne Biuro Bezpieczeństwa na Coruscant, mamy powiedzmy przygody naszego korpo ciecia, czy też korpo szczura z poprzednich odcinków, jak i również mamy powiedzmy wysokiej klasy życie senatorów, w tym dokładnie w przypadku Mon Mothmy. I to wszystko, każda z tych lokacji, każda z tych linii powiedzmy fabularnych, które służą nam do przedstawienia przede wszystkim tych postaci, ma swój styl, ma swój charakter, wygląda absolutnie rewelacyjnie. Widok Coruscant, całe powiedzmy to takie przechodzenie kamerą przez to wszystko sprawia niesamowite wrażenie, wręcz kinowe, bym powiedział. Z drugiej strony mam wrażenie, że twórcy powtórzą nieco zabieg z pierwszych trzech odcinków, które były zamkniętym arkiem historycznym. Tutaj również dzisiejszy odcinek, zakładam, że wiele osób powie, że jest nudny, nieciekawy, nic się za bardzo nie dzieje, z czym oczywiście się nie zgadzam, bo jest wstępem, jest zarysowaniem z jednej strony tego, gdzie Cassian teraz będzie działał, co będzie robił, w jaki sposób, jak i również przedstawieniem nowych postaci i rozwinięcie poprzednich, ponieważ mamy kontynuowany wątek korpo szczura. Mamy nową bohaterkę z Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, mamy Mon Mothmę, mamy rozbudowę wątku Lothara, więc z jednej strony rozpoczynamy nowy rozdział historii, ale kontynuujemy również to, co było w poprzednim. Więc pod względem technicznym nie mam się do czego tak naprawdę przyczepić. Nic mi tutaj nie przeszkadza, nic nie chłuło mi w oczy. Przy pierwszym oglądaniu tego odcinka, ponieważ obejrzałem go dwa razy, żeby upewnić się przed tą dzisiejszą recenzją, dlatego jest ona nieco później, miałem trochę wrażenie, że odcinek zapiernicza. Że tak powiem, dosyć tempo akcji jest na tyle szybkie, żeby skakać między tymi wątkami i mimo prawie 40 minut tego odcinka miałem takie poczucie początkowe, że gdzie, co, z kim, biorąc pod uwagę też, że mamy dosyć dużo ekspozycji, mamy dosyć dużo wyjaśniania sytuacji, czy to Cassiana, czy to historii galaktyki, czy to powiedzmy jakiś utarczek dyplomatycznych w ISB. Więc miałem za pierwszym razem takie wrażenie, że troszeczkę to pędzi do przodu, ale przy drugim sensie zdecydowanie o wiele bardziej to wchodzi moim zdaniem i daje rzeczywiście to poczucie płynności. Jest to trochę szybsze tempo niż było w pierwszych trzech odcinkach, czy też w pierwszym i w drugim, ale i tak nadal jest to bardzo dobrze zrobione pod tym względem, że my mamy czas, żeby poznać naszych bohaterów, żeby zobaczyć, jak się rozwijają, poznać nowych bohaterów, zobaczyć, skąd oni są, w jaki sposób funkcjonują. I naprawdę jestem zachwycony, że technicznie, naprawdę pod kątem technicznym, z moją niewielką wiedzą na temat seriali, z moją niewielką wiedzą na temat filmów, mogę powiedzieć, czy uważam, że jest to absolutnie rewelacyjne. Z przyjemnością to się ogląda. Cudo. No po prostu pod względem wykonania technicznego, czy to powiedzmy wizualnym, czy też dźwiękowym, jest naprawdę rewelacyjnie. No dobrze, teraz moi drodzy, przejdźmy do poszczególnych postaci i zacznijmy oczywiście od naszego głównego bohatera, Cassian. Cassian, który nie świeci, powiedzmy, czy nie lśni za bardzo w tym odcinku, ale on też nie ma lśnieć. On jest postacią, która ląduje w zupełnie nowej sytuacji, która z jednej strony nie chce mieć za bardzo z tym nic wspólnego, bo zawsze była jakby powiedzmy samodzielna, z drugiej strony 200 tysięcy kredytów nagrody od Lutena brzmi bardzo kusząco, no i w jakiś sposób
sposób w tym wszystkim się odnajduje, ale nie oszukujmy się, on nie jest na pierwszym planie. Zdecydowanie na bardziej w jego wątku na pierwszy plan i nie tylko wychodzi Luten, który jest rewelacyjną postacią. Po pierwsze, no, ja z jakiegoś powodu byłem, zakładałem święcie, że on będzie pewnego rodzaju senatorem, nie jest senatorem, okazuje się być kolekcjonerem sztuki, specjalistą od antykwariatu, coś w tym stylu. Jednak to jest oczywiście jego, powiedzmy, zewnętrzna powłoka. Tak naprawdę jest on organizatorem różnego rodzaju komórek rebelianckich, chociaż to nie są jeszcze rebelianci, bym powiedział, partyzanci raczej, działający przeciwko Imperium. Człowiek, który jest bezwzględny, bo musi być bezwzględny w tego rodzaju branży, w tego rodzaju działaniu, co szczególnie widzimy, kiedy rozmawia z Vel, tą przywódczynią jednej komórki, kiedy ma taki nagły atak złości, mówi o tym, że masz się ogarnąć, że masz być przywódczynią. Z drugiej strony nie ma żadnego problemu, żeby powiedzieć, że Cassian jest dispensable, możemy go się pozbyć i tyle. I to jest świetne. Już nie mówię absolutnie o momencie, kiedy on z Mon Mothmą zmieniają, powiedzmy, te swoje nastroje i wypowiedzi w antykwariacie, kiedy ukrywają się przed kierowcą pani senator, bo to jest po prostu dobrze wykonana scena aktorsko, no po prostu coś rewelacyjnego. Generalnie Luten nabiera rumieńców coraz bardziej. O ile w pierwszym arku historycznym on był takim powiedzmy wstępnym patronem w pewien sposób, czy nauczycielem dla Cassiana, tutaj no, nabiera tych rumieńców, widać rzeczywiście, że on zbliża się powoli do tej swojej granicy szaleństwa. Z drugiej strony mamy oczywiście postać Mon Mothmy, która jest moją ukochaną rudą panią senator, na którą czekałem niesamowicie i również poprzez dwie raptem małe scenki mamy wprowadzone jej sytuację w galaktyce, kiedy ona czuje, że coraz bardziej Imperium depcze jej po nogach, nie ma nic jeszcze oficjalnie na nią, ale starają się dobrać do różnego rodzaju sekretów. Również, co jest trochę zaskakujące, ma ona męża, który no, ma inne podejście do życia niż ona, kiedy mamy całą rozmowę na temat tej kolacji, gości, którzy mają być zaproszeni i tak dalej. Mon Mothma tutaj jest solidnie zaprezentowana jako takie jedno z niewielu światełek, które stara się działać przede wszystkim ze względu na biednych ludzi, na ludzi, którzy nie mogą sami się obronić. Tutaj cała ta wstawka o planecie. Więc to jest jak najbardziej w porządku. Imperialne Biuro Bezpieczeństwa jest przyjemnie kompetencyjne. Znaczy się, to jest rzeczywiście... Po pierwsze, bardzo mi się podoba to, że nie mamy jakichś wielkich przywódców, nie mamy jakiegoś wielkiego Moffa, nie mamy jakiegoś wielkiego admirała, inkwizytora i tak dalej. Tylko mamy ludzi, którzy, tak jak jest powiedziane, są odpowiedzialni za 2, 3, 5, 6 planet, gdzie po prostu pilnują, żeby wszystko im się zgadzało na ich podwórku, mają odprawy, mają codzienne czy tam cotygodniowe spotkanka teamowe i to wygląda po prostu najzwyczajniej w świecie sensownie, wbuduje się w świat Gwiezdnych Wojen z jednej strony, ale z drugiej funkcjonuje jak najbardziej. Nasza, powiedzmy, aspirująca do dobrej pozycji pani z Imperialnego Biura Bezpieczeństwa jest okej, okay. Nie jest ona moim zdaniem jakaś szałowa, ale widać rzeczywiście, że stara się, mamy powiedziane, że ona przyszła z tych instytucji, powiedzmy, bardziej siłowych, ma ten gut instynkt i to jest jak najbardziej w porządku. O wiele bardziej podoba mi się jednak jej szef, który z jednej strony mógłby być bardzo łatwo przedstawiony jako typowy złol imperialny, ale taki nie jest. Mimo swojego całego zawodu, mimo tego, że statystyki, czy tam powiedzmy ilość złapanych więźniów musi być wyrobiona, jak nie wyrobisz, to jest problem. Jest on sensownym mentorem. On nie traci czasu, od razu mówi kto co ma, inaczej, od razu słucha tego, co ma kto powiedzenia. Bardzo dobrze przedstawiona postać, ale też nie jest tempo, powiedzmy, zagnojeniem. On jest za tym, żeby jego ludzie osiągali rezultaty, a nie za to, żeby się zabijali między sobą nawzajem. Cała scena, powiedzmy, tej kłótni z drugim oficerem, który zajmuje się teoretycznie korporacją, jaka jest, powiedzmy, zakres jurysdykcji i tak dalej, to pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z żywą postacią. I generalnie rzecz ujmując, większość tego wszystkiego, co tutaj dostajemy, jeżeli chodzi o tych bohaterów, jest naprawdę świetne. Mamy do czynienia z żywymi postaciami, nie z jakimiś herosami, nie z jakimiś bohaterami, powiedzmy, na papierze, tylko z ludźmi, którzy naprawdę istnieją. I tutaj szczyt, powiedzmy, mojego zachwytu jest wątek Korpo Szczura. Tego chłopaczka ambitnego z poprzednich odcinków, którego imienia i nazwiska absolutnie nie mogę zapamiętać, wybaczcie. Ale on ma tylko dwie sceny. Z jednej sceny, w której dowiadujemy się, że Imperium jest zmęczone, powiedzmy, korporacją i przyjmuje od niej w pewien sposób kontrolę nad danym terenem, czyli widzimy, że najpierw, powiedzmy, czy w okresie przejściowym w jakiś sposób Imperium
imperium mogło wrzucać to na różnego rodzaju korporacje i dopiero z czasem przejmowało coraz twardszą kontrolę, co ma sens i co bardziej doprowadza do rebelii, co może się łączyć nawet ze słowami księżniczki Leii z epizodu 4, że im ciaśniej zaciśniecie pięść, tym więcej systemu wam ucieknie. Ale z drugiej strony chodzi mi o to, jak rewelacyjna i najlepsza scena w całym tym odcinku w pewien sposób jest w momencie, kiedy nasz korpo szczurek wraca do domu, żeby zamieszkać z mamusią po tym, jak stracił pracę. I cała scena, wiele osób się pewnie do niej przyczepi i powie, że jest bez sensu, o co chodzi, że jakieś stania komedia i tak dalej. Nie do końca. Za pomocą kilku ujęć, kilku ukazania tego, możemy zobaczyć, że mamy do czynienia tak naprawdę z prostym chłopakiem, który urodził się i wychował się w wielkiej kosmicznej płycie na Coruscant albo na jakiejś innej wielkiej zamieszkałej planecie z mamusią, który chciał się z tego wszystkiego wyrwać, który chciał w pewien sposób coś osiągnąć w życiu, chciał mieć jakiś ten sukces, który załamał mu się momentalnie, no i teraz musi wrócić do matki, która z jednej strony no, daje mu plaskacza na sam początek, ale z drugiej strony go przytula, tak? I to jest świetne, to jest żywy człowiek, to jest bohater, który naprawdę jest podobny do nas. To nie jest ktoś wyrwany całkowicie z kontekstu, komu owszem możemy kibicować, bo ma, nie wiem, super moce, super umiejętności albo fajnie wygląda, tylko to jest koleś, jakiego każdy z nas na pewno zna w swoim życiu. Dodatkowo również mamy oczywiście partyzantów, którzy są, powiedziałbym, dosyć standardowi. Mamy nerda modelarza, który bardzo mi przypadł do gustu, który powiedzmy jest tam bardzo wierzący w sprawę. Zakładam, że zginie na akcji jako pierwszy. Mamy również oczywiście innych zaprawionych wojowników. Mamy tą niepewność między rebeliantami i to też jest bardzo fajne, bo na przykład pod sam koniec odcinka nie mamy rozmowy, może będzie w następnym odcinku, nie mamy rozmowy na zasadzie, ej, dlaczego to robicie, dlaczego dołączyliście tutaj i w ogóle walić imperium, tylko ej, tutaj masz 4 PDF-y, każdy po 200 stron, jutro rano masz egzamin z tego, musisz się tego nauczyć, bo ci nie ufamy. To wszystko sprawia, że ci bohaterowie są z krwi i kości. Zdecydowana większość z nich, naprawdę. Luten, który jest już teraz w tym momencie dwuznaczny. Mon Mothma, która jest niesamowicie zaszczuta. Cassian, który absolutnie w każdej chwili jest gotów uciec i powiedzmy walczyć o swoje przetrwanie i absolutnie nie przejmuje się jakimiś tam zobowiązaniami względem rebelii. Korpo Szczurek, którego wątku jestem naprawdę cholernie ciekaw, czy on swojej mamusi pomoże w remoncie, czy ewentualnie zrobi coś innego. To wszystko sprawia, te wszystkie postacie są dobrze napisane. Tutaj jakby gigantyczną robotę robią dialogi. Nawet kiedy mamy takie szybkie strzały na tym spotkaniu Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, to wszystko wpisuje się w pewnego rodzaju schemat, w pewnego rodzaju działanie i w tych bohaterów. I to jest rewelacyjne. Naprawdę. Po prostu cieszy mnie to niezmiernie, jak dobrze jest to poprowadzone. Zrozumiem jednocześnie, jak ktoś powie, że to jest nudne, nieciekawe, przedłużone i tak dalej, ale dla mnie to działa. Znaczy, jakby to jest to, że powoli, systematycznie, z konsekwencją budujemy relacje z danymi postaciami i na końcu my nie musimy mieć powiedziane prosto w twarz, że ej, widzu, ma ci być smutno z powodu, nie wiem, śmierci, odejścia tej postaci, tylko my sami to czujemy. No naprawdę, naprawdę, mimo tego, że w tym odcinku było dosyć dużo ekspozycji, no ale musiała być, bo inaczej by się tego nie wyjaśniło, to zdecydowanie tutaj dostajemy coś rewelacyjnego i cieszy mnie, że dostajemy tak krwiste, powiedziałbym, tak prawdziwe postacie i bohaterów w tym odcinku. I na sam koniec zostawiam sobie aspekt gwiezdnowojenny. No bo oczywiście, nie oszukujmy się, przy pierwszych trzech odcinkach bardzo wiele osób powiedziało, że to nie są Gwiezdne Wojny, że tutaj nie czuć Gwiezdnych Wojen, że nie ma tych Gwiezdnych Wojen, z czym ja absolutnie się nie zgadzam, bo o czym planuję zrobić osobny materiał swoją nogą, ale skupmy się na tym, co dostajemy w czwartym odcinku, ponieważ jeżeli ktoś stwierdza, że jest za mało easter eggów, smaczków i innych tego typu dumnych rzeczy, sama scena w antykwariacie wystarczy w zupełności. Mamy tam zbroję Starkillera ze starego kanonu. Mamy prawdopodobnie holokrony Jedi oraz Sithów albo coś, co wygląda w ten sposób. Mamy kamienie nawiązujące do świata między światami. Jest tego naprawdę dużo. Mamy wspomniane, jak sprzed ilu tysięcy lat pochodzą artefakty. Mamy wspomniane wszelkiego rodzaju różnego... Mamy powiedzmy ten cały sztylet ceremonialny. Jest tego naprawdę mnóstwo. Jak i również sam fakt tego, o którym wspominałem, że Imperium przejmuje władzę nad tym, co do tej pory kontrolowała korporacja, jest to również ważne dla całego uniwersum Gwiezdnych Wojen, dla tego okresu, gdzie Imperium coraz bardziej konsoliduje swoją władzę i coraz bardziej może sobie na to pozwolić, co jest utraconym czasem dla rebeliantów. Sama Mon Mothma, same ukazanie jej
relacji w Senacie, a my jeszcze Senatu nawet nie zobaczyliśmy, to wszystko są aspekty gwiezdnowojenne. O rebeliantach, czy to powiedzmy o tych buntownikach, sabotażystach, którzy mają AK-47 czy tam 74 w wersji kosmicznej, mówiłem w materiale przed premierą tego sezonu, że generalnie wpisuje się to sensownie w świat Gwiezdnych Wojen, jak i również w fakt tego, że to nie mamy do czynienia, wiecie, z rebeliantami, którzy są z jakiejś wysokiej klasy. To nie są jakieś księżniczki, politycy, wpływowi ludzie. To są zwykli ludzie, którzy chcą się odegrać i którzy nie mają tego wszystkiego. Sam tekst o tym, że musimy oszczędzać powiedzmy nasze leki przeciwbólowe, jak i również mamy tylko dwa zapasowe komunikatory i tego nam brakuje, że musimy wszystko znaleźć, to pokazuje, jak rebelia mogła wychodzić z różnych punktów. Sam fakt tego, że Cassian wspomina, mówi do Lutena, że albo jesteś z Sepków, albo jesteś z Sojuszu Rebeliantów, czy tam jakiś Alliance, albo jesteś partyzantem, albo jesteś Zjednoczonym Frontem. Wszystko dla mnie to jest to samo. Czyli mamy pokazane, że ten opór jest w galaktyce. Większy, mniejszy, ale gdzieś on tam funkcjonuje. Chcecie jeszcze więcej nawiązań? Proszę bardzo. Mamy wspominkę o Scarif, jeżeli ktoś potrzebuje takiego prostego rzucenia w twarz, bo nawet kamera skupia się na oficerze, który o tym mówi. Więc powiedzenie, że ten serial nie dzieje się w świecie Gwiezdnych Wojen, jest nieprawdą na zwyczajnie świecie. Tu są Gwiezdne Wojny. Jest to nieco inne spojrzenie na Gwiezdne Wojny niż cała masa mieczy świetnych, mocy, Vadera, Ahsoki, Tano, czy czegoś takiego. I to też jest forma spojrzenia na Gwiezdne Wojny. Absolutnie się z tym zgadzam i nie kłócę się. Tylko po prostu w Andorze mamy inne podejście, skupienie się przede wszystkim na postaciach, na tym, nad czym się tak przed chwilą zachwycałem. I to jest rewelacyjne, bo to jest podstawą dobrych seriali czy dobrych filmów. Bohaterowie, którzy do nas przekonują. I to naprawdę w Andorze wychodzi. A moim zdaniem aspektów wszelkiego rodzaju ciekawostek gwiezdnowojennych w tym odcinku zdecydowanie nie brakuje. Więc jak mogę podsumować nasze dzisiejsze spotkanie? No, będzie monotematycznie i mam nadzieję, że będzie monotematycznie do końca tego sezonu. Ja jestem zachwycony. Dostaję coś, co jest dobrze zrealizowane, dobrze przemyślane, gdzie ciężko jest mi znaleźć powody, do których mógłbym się naprawdę w jakiś sposób przyczepić. Coś, co daje mi radochę, coś, co daje mi dobrych bohaterów, coś, co angażuje mnie w pewien sposób i przyciąga mnie do telewizora, czy tam do komputera, czy do tableta, do gdziekolwiek to oglądacie. Dla mnie jest naprawdę nieźle. Czekam z niecierpliwością na rozwój tego arku historycznego. Biorąc pod uwagę, że mamy zapowiedź tego deszczu meteorytów i tego, co widzimy w trailerze, no to zakładam, że szósty odcinek będzie naprawdę, naprawdę napakowany akcją pod tym względem. I czekam z niecierpliwością. Zapowiada się rewelacyjnie, zapowiada się super i czwarty odcinek dostarcza tego, co ma dostarczać i to jest piękne, to jest super. W końcu dostajemy good quality content na świecie Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o seriale telewizyjne i niech to się utrzyma i niech to będzie początek naprawdę długiej drogi. I nie mówię tutaj o tym, żeby Tom Gilroy robił wszystkie seriale Gwiezdnych Wojen, absolutnie nie, ale żeby jakość szła za każdym twórcą, jakikolwiek będzie tworzył seriale gwiezdnowojenne. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie mi wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Tak więc dzięki jeszcze raz serdeczne, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!